Ciekawe w tym kontekście może jawić się porównanie wspomnianego wyroku z orzecznictwem innego europejskiego sądu dedykowanego prawom człowieka, mianowicie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Choć linia orzecznicza Trybunału w obszarze ubioru religijnego zasadniczo jest również niekorzystna dla osób skarżących, zwłaszcza w kontekście chust islamskich, to jedna z bardziej aktualnych spraw dotyczących wolności religijnej w miejscu pracy pokazuje inne niż TSUE spojrzenie na tę problematykę. W sprawie Ueida i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Trybunał wskazał, że zdrowe społeczeństwo demokratyczne musi tolerować i podtrzymywać pluralizm i różnorodność, ale także ze względu na wartość dla jednostki, która uczyniła religię centralną zasadą swojego życia, aby móc przekazywać to przekonanie innym. Pani Nadia pracowała w liniach lotniczych, które nie pozwoliły jej na noszenie krzyża na zewnątrz uniformu w związku z przyjętą przez przedsiębiorstwo polityką ubioru. Trybunał uznał, że chociaż cel ten jest niewątpliwie uprawniony, sądy krajowe nadały mu nazbyt dużą wagę. Krzyżek pani Nadii był dyskretny i nie mógł uszkodzić jej profesjonalnemu wyglądowi, wobec czego Trybunał stwierdził naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. A jak sytuacja przedstawia się w najbardziej zróżnicowanym religijnie i kulturowo kraju, jakim są Stany Zjednoczone? Choć spory o możliwość noszenia w miejscu pracy elementów stroju religijnego również są bardzo często wszczynane przez obywateli tego kraju, to ich analiza prawna pozwala zaryzykować stwierdzeniem, że podobne sprawy, które zawisły przed sądami europejskimi, miały zgoła odmienne rozstrzygnięcie przed sądami amerykańskimi. Wolność religijna w Stanach Zjednoczonych to pierwsza wolność, zasługująca na szczególne jej uwzględnienie w zbiorze praw i wolności obywatelskich. Tytuł 7 ustawy o prawach człowieka z 1964 roku zabrania pracodawcy zatrudniającemu więcej niż 15 pracowników ich dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć i pochodzenie. Ustawa ta zabrania również pracodawcy odmowy dostosowania warunków pracy do rozsądnych potrzeb religijnych kandydata do pracy i pracownika, jeśli takie dostosowanie się, tzw. accommodation, nie wiąże się ze znacznymi kosztami. Każda prośba pracownika o uwzględnienie jego potrzeb religijnych w miejscu pracy polega na zbadaniu dwóch elementów. Po pierwsze, jaki rodzaj udogodnienia należy zastosować, aby pracownik mógł przestrzegać wskazań własnej religii, oraz po drugie, czy nakłada to na pracodawcę konieczność ponoszenia znacznych kosztów. Nie wchodząc w szczegóły amerykańskich regulacji prawnych dotyczących dyskryminacji w miejscu pracy, warto powołać przykład orzeczenia Federalnego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który w wyroku z 1 czerwca 2015 roku uznał, że tzw. polityka ubioru sieci sklepów nie uzasadnia odrzucenia kandydatki do pracy z powodu jej przekonań religijnych. W przedmiotowej sprawie menadżer sklepu założył, że skoro kobieta zjawia się na rozmowę kwalifikacyjną w chuście islamskiej, to nie będzie mogła spełnić wymogu noszenia czapki z daszkiem przez wszystkich pracowników. Sąd Najwyższy przypomniał, że obowiązujące przepisy zabraniają potencjalnemu pracodawcy odmowy zatrudniania kandydata w celu uniknięcia dostosowania się do jego praktyk religijnych, które mogłyby zaakceptować bez nadmiernych trudności. Porównując standard amerykański z prawodawstwem unijnym, widać wyraźnie, że prawo w Stanach Zjednoczonych do wolności religijnej w miejscu pracy jest silniej chronione, a różnorodność wyznaniowa i światopoglądowa w tym obszarze to atut, a nie wada, którą należy wyeliminować. Wracając do orzecznictwa TSUE, czy przyjęcie takiego standardu stanowi zagrożenie dla wolności religijnej obywateli Unii Europejskiej? Wszystko zależy od poziomu ochrony w każdym z unijnych państw.
Zatem jeśli przepisy krajowe nie będą przewidywały bardziej korzystnej ochrony wolności religijnej niż prawo Unii Europejskiej, to należy mówić o ograniczeniu wolności religijnej. Wprowadzając tak rozumianą neutralność światopoglądową, pracodawcy w krajach Unii Europejskiej mogą wymagać neutralnego ubioru, a tym samym zakazywać pracownikom noszenia wszelkich oznak przywiązania religijnego, czy to w postaci stroju, czy też symboli religijnych. Co więcej, taki zakaz nie będzie traktowany jako dyskryminacja. Wspomniane okoliczności prowadzą do krytycznej oceny omawianego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Promowane w Unii Europejskiej pluralizm, różnorodność czy tolerancja wydają się być subiektywnie ograniczane, co prowadzi do spychania religii do przestrzeni czysto prywatnej. Neutralność utożsamiana jest w ten sposób z ideą sekularyzmu, który stanowi przecież tylko jeden z możliwych światopoglądów. Fundamentalne prawo jednostki do wolności religijnej zostaje zatem ograniczane przez abstrakcyjne idee i polityki państwowe.